wpływach rosyjskich w Polsce, to każdy sobie zadaje pytanie, czy Antoni Macierewicz jest agentem? Mnie też to fascynuje to pytanie. Rozmawiam naprawdę z wieloma ludźmi, którzy znają Antoniego Macierewicza od lat 70. i nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Czy on jest, chociaż raczej skłaniają się ku tezie, że on jest, jak mówią Rosjanie, paliezny idiot, czyli po prostu użyteczny idiota. Być może w jego kręgu są ludzie, którzy są sterowani i przez to on również jest sterowany, czy był sterowany, jakby na tych bardzo prominentnych stanowiskach, szczególnie w rządzie PiS-u. No, ale jest na pewno ogromna rzesza właśnie użytecznych idiotów, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest i też jest pewnie ogromna rzesza ludzi, którzy to robią świadomie, często będąc opłacani na przykład przez Rosjan. Mieliśmy ogromny skandal w Europarlamencie niedawno, ale też w Niemczech mamy co chwilę tego typu skandale. No, premier, obecny premier Słowacji, Robert Fico, jest po prostu otwarcie rosyjski. Pewnie mu za to nie płacą, ale jest otwarcie rosyjski, bo to jest dla niego bardzo wygodne politycznie, ponieważ społeczeństwo słowackie jest w ogromnej mierze prorosyjskie. I tak dalej, i tak dalej. No, trzeba gradację jakoś taką zrobić, prawda? Bo czasami nam się też udaje złapać takich szpiegów, którzy gdzieś pracują. No i jest oczywiście ciekawa sprawa, bo dzisiaj mamy, pewnie Państwo też to już zauważyli, gdzie jest dzisiaj wielki gwiazdor TVP z czasów PiS-u, czyli Jarosław Jakimowicz. Na Białorusi. Otóż jest na Białorusi. Jakoś tak się składa, że jak albo tutaj wielki gwiazdor promowany przez Michała Rachonia, zaprzyjaźniony z nim i tak dalej, albo wielka gwiazda pisowskiej oczywiście, palestry sędziowskiej, czyli pan Tomasz Szmyt, na końcu okazują się no tym, kim okazują. Chyba nie muszę Państwu tłumaczyć. Panie redaktorze, mówiliśmy o... Przepraszam, mówiliśmy o tych... O panu Antonim Macierewiczu. Ja wiem, że są ludzie, którzy piszą książki na ten temat, śledzą i gdzieś tam pan Macierewicz ma jakąś taką lukę nie do końca podobno do wytłumaczenia, tak? No tak jak mówię, nam tutaj chyba nie wolno za bardzo rzucać oskarżeń, ale są osoby... Tomek Piątek to bardzo dobrze opisywał, jego kontakty z ludźmi, którzy na pewno mieli związki ze służbami sowieckimi jeszcze, a później być może rosyjskimi. Sam publikowałem teksty Tomka Piątka na ten temat. Więc odsyłam do szczegółów. Rzeczywiście pośrednio można wskazać, a na pewno nie tylko inaczej, na pewno Antoni Macierewicz współpracował z osobami, którzy mają koneksje z rosyjskimi, jeszcze miały koneksje z sowieckimi i być może później rosyjskimi służbami specjalnymi, albo obracał się w środowisku, które w jakiś sposób jest, nazwijmy to delikatnie, przychylne Rosji. Tak, gdzieś tam wyjeżdżał, tak? Spędzał wakacje. O tym nie wiem. Natomiast promował na przykład osoby, które były skrajnie antyukraińskie, a no, wypowiadał się pochlebnie na przykład o Putinie. No, jest taka słynna historia pułkownika Głąba, no, tak nazywa się pułkownik, nic na to nie poradzę, którego zresztą on zasłynął w trakcie tej afery mailowej, jak ona się rozkręcała. On wysyłał na przykład do Michała Dworczyka, czyli ówczesnego szefa kancelarii premiera Morawieckiego, maile, w których po prostu ujawniał tajne dane, które nie wiadomo skąd miał, natowskie na przykład, jakie są nasze zasoby amunicji na przykład. No więc to jest skandal ogromny. Później zresztą zajęła się tym ABW i w zeszłym roku już podjął akcję przeciwko niemu, znaleziono u niego naprawdę tysiące poufnych albo nawet tajnych dokumentów, które skądś wynosił. Nie wiadomo, po co mu to było. A był promowany za Macierewicza. No i cała akcja, na przykład, którą Antoni Macierewicz przecież zrobił wobec polskiej armii, bo tak to trzeba nazwać, no to była absolutnie akcja osłabiania naszego wojska, nie wzmacniania przecież. To prawda, panie redaktorze, dzisiaj znowu nasza Konfederacja, no nie nasza, nie chcę tak mówić, troje posłów Konfederacji, pan Braun, chyba pani Zajączkowska, dobrze pamiętam nazwisko, oficjalnie, wcześniej przytulając się zresztą do pana Orbana tak kilka tygodni temu, dzisiaj oficjalnie była przeciw temu, żeby pieniądze zamrożone przez... To było wczoraj.
To było wczoraj, nie dzisiaj? No, to było jakby. Wczoraj, wczoraj. Okej, okay, bo wydawało mi się, że to było dzisiaj, przepraszam. No ale tak czy inaczej. Ale dzisiaj robi furorę ta wypowiedź, szczególnie Brauna. To znaczy, jak, no, czy to było wczoraj, czy dzisiaj dla mnie, to jest bardzo żenujące, tak? Zamrożone aktywa rosyjskie, które mogły pomóc Ukrainie, olbrzymią większością głosów, tak? Parlament Europejski powiedział tak, tak, oczywiście. Nasza trójka posłów powiedziała nie, jesteśmy przeciw. Czy w tym nie widać jakiś, nie wiem, macek? Bo ja nie umiem zrozumieć tej, to chodzi o bezpieczeństwo Polski, prawda? Mówiliśmy o tym od samego początku, od pełno, wcześniej również, ale jak zaczęła się pełnoskalowa wojna na Ukrainie 24 lutego, każdy bardzo dobrze pamięta tą datę, 2022 roku, no mówiliśmy o tym, że ten, że wolność Ukrainy to jest również nasza wolność, prawda? Ten bufor, no musi być zachowany i te wpływy rosyjskie. No ja, teraz ja właściwie widzę, już zastanawiam się, czy ja sama nie popadam w jakieś teorie spiskowe, ale później się okazuje, że jednak nie, tak? Więc no, no, trudno mi jest zadać takie pytanie, tak? Ale czy mogą być posłowie, którzy właśnie jakby wpisują się w tą narrację putinowską, czasami świadomie nawet? To, że zrobili to świadomie, to jestem przekonany o tym, bo Grzegorz Braun to jest inteligentny człowiek, który jeszcze wiele, wiele lat temu mówił, że najgorsze, co się może w Polsce stać, to gdyby się Rosjanom udało podzielić, czy też skonfliktować Polaków i Ukraińców. On był bardzo proukraiński. Ta wypowiedź wczorajsza z Europarlamentu jest absolutnym skandalem. Znaczy on powiedział, że nie można dać złodziejom, skorumpowanemu reżimowi w Kijowie żadnych pieniędzy, ponieważ byłoby to złodziejstwo. Chodzi o ogromne odsetki od zamrożonych aktywów rosyjskich w bankach zachodnich, które miałyby iść właśnie na pomoc Ukrainie. I no, przyznam, no wiele się oczywiście złego można spodziewać po Grzegorzu Braunie, ale takiego wystąpienia to nawet ja się nie spodziewałem. Nikt się nie spodziewał. I tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy. Grzegorz Braun po 2014 roku odwiedzał Rosję, spotykał się oficjalnie, wrzucał te zdjęcia, widzieliśmy w mediach społecznościowych, w platformach społecznościowych, między innymi w Moskwie z panem Leonidem Spiridowem. To jest człowiek, który został w 2015 roku wydalony z Polski, mówiąc wprost wyrzucony. On teoretycznie był dziennikarzem, ale polskie służby zdobyły dowody, że wcale nie był dziennikarzem, tylko pod przykrywką tych, że działalności tak zwanej dziennikarskiej prowadził działalność też szpiegowską. Zresztą wcześniej, dużo wcześniej, niż trafił do Polski, został też wydalony z Czech. No i tenże Spiridow zapraszał Grzegorza Brauna do Moskwy i po prostu się z nim wylewnie spotykał i panowie sobie nie mieli, sam Braun nie miał żadnych zahamowań, żeby sobie z nim robić fotki i bardzo go chwalić. Przypomnę zresztą, że Konfederacja, która z pierwszych znalazła się w Europarlamencie po wyborach obecnych, jest tam w aliansie z alternatywą dla Niemiec, AfD, która jest jawnie prorosyjska, której jedna z przywódczyń uciekła niedawno do Rosji, dlatego że no, czekałyby ją oskarżenia o szpiegostwo. W dodatku, już pomijając prorosyjskość, AfD i niektórzy jej członkowie kwestionują naszą granicę zachodnią. Więc możecie sobie Państwo sami odpowiedzieć, czym jest Konfederacja. Jest absolutnie antypolską partią, i przynajmniej w Europarlamencie. Panie redaktorze, przecież ta komisja we Francji też stwierdziła, że te środowiska związane z, zapomniałam się, ta partia nazywa, ale z panią Le Pen, też te właśnie powiązania rosyjskie prowadziły do polityków również tej partii, tak? W związku z tym te prawicowe partie są... Proszę Państwa, partia Marine Le Pen wzięła kiedyś 10 milionów euro, no prawie 10 milionów euro, pożyczki na działalność z banku rosyjskiego. To był bank niby, który ma siedzibę w Pradze, ale był to bank rosyjski. I jawnie było jasne, że to są pieniądze kremlowskie.
że pan Putin postanowił pomóc pani Le Pen. I z tego była później wielka afera. Oczywiście pani się tłumaczyła, że nikt nie chciał jej tam dać kredytu i tak dalej, i tak dalej. To, że Rosjanie kupują bardzo wielu polityków, no na Zachodzie, my też jesteśmy Zachodem, to jest oczywiste. W ostatnich latach mieliśmy na przykład, bo Rosjanie działają bardzo, bardzo sprytnie, ja mówiłem o tym na początku naszego spotkania. Jest dziś jasne, że na przykład Rosjanie wspomagali wiele grup ekologicznych, lewicowych. Pośrednio oczywiście, to nie przyłożyło tak, że przychodzi człowiek, mówi jestem z FSB albo z GRU, macie tutaj milion dolarów na działalność. Tak, i macie zablokować tam wszystko, zieloną energię, bo my musimy wam gaz ciągle sprzedawać i ropę. Nie, nie, to nie o to chodziło. Chodziło o to, że no on na przykład przez różne pośrednio fundacje, które w ogóle były niepodejrzane, przechodziły rosyjskie pieniądze, które miały za zadanie no właśnie wspomagać grupy, które działają w interesie Kremla, czyli właśnie przeciwko zielonej. Prawda? I manipulacje, panie redaktorze. Oczywiście. To na przykład, że 5G, prawda, nam steruje, prawda? A jak już będą maszty 5G, to już będziemy po prostu tymi marionetkami w rękach tam, nie wiem. Pytanie, czy tak? Czy Putina? Tak, czy... tak. Albo chemtrails, prawda? Czyli te smugi kondensacyjne, które czasami ciągną się za odrzutowcami, nie? Że to jest specjalna operacja Zachodu mająca otumanić społeczeństwo. Nie? No, tego typu, że, ale pamiętajmy, że z badań wynika, że w każdym kraju średnio 20% osób jest bardzo podatnych na wszelkie teorie spiskowe. Jest zresztą taki artykuł sprzed kilku lat z jednym z najpoważniejszych magazynów naukowych Science o tym. To jest akademicki artykuł, zbadany po prostu na danych, że fake newsy rozchodzą się 6 razy szybciej w internecie, oczywiście to jest platformy społecznościowe, niż prawda. Bo są atrakcyjne dla ludzi też i z wielu innych powodów. No jak polubiła koleżanka, polubił kolega, no to ja nie polubię, ja nie zawsze. Mają ładunek emocjonalny, tak? No właśnie, bo pamiętajcie, proszę Państwa, że naprawdę, no, ja jestem wielkim fanem internetu, ale nie chcę tego rozwijać, jestem wielkim krytykiem tych platform społecznościowych, ponieważ one tylko dużo mówią, że walczą z jakąś dezinformacją i tak dalej. Trochę robią, żeby pokazać po publiczkę, ale de facto na tym zarabiają, dlatego że im więcej klików i więcej emocji, bo to są emocje, media społeczne, znaczy te platformy społeczne to są emocje, one żerują na naszych emocjach, to po prostu na tym zarabiają. Im więcej osób będzie jakąś sprawę komentować, szerować, będzie nią bardziej zaangażowanych, to tym lepiej dla nich. Panie redaktorze, dwa ostatnie pytania, jeżeli mogę. Wybory w Stanach. Wiem, że Amerykanie już odkryli farmy troli. Ponad 30 domen zostało zablokowanych, przejętych i zamkniętych. Jakieś firmy, które dostawały, firmy marketingowe, które dostawały 10, i to jest teraz informacja, które dostawały 10 milionów dolarów tak za to, żeby siać tą dezinformację. Czy, jak pan myśli, czy uda się, bo tak naprawdę dla nas te wybory też są ważne, prawda? Jeżeli pani Kamala Harris wygra, jak rozumiem, ten porządek rzeczy demokratyczny zostanie po staremu. Jeżeli wygra Donald Trump, no nie wiadomo, jak będzie z wojną na Ukrainie, w Ukrainie nie wiadomo, jakie sojusze, tak, będą zawarte. Więc jak kilka słów na ten temat, panie redaktorze. No, tutaj nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że nie wiadomo, jak będzie, jak Donald Trump wygra. Otóż wiadomo, jak będzie. Będzie totalna katastrofa. Totalna katastrofa. Dlatego, że i niestety tu jestem pesymistą. Znaczy, gdybym dzisiaj miał stawiać na to, czy wygra Kamala Harris, czy wygra Donald Trump, to minimalnie bym postawił na Trumpa. Mam nadzieję, że będzie jednak niespodzianka na początku listopada. To jest zawsze drugi wtorek listopada. Wybory już się zaczęły. 5 listopada będzie, a wybory korespondencyjne... Ale tam jest głosowanie wcześniejsze bardzo popularne po prostu. Tam już chyba 18 milionów ludzi oddało głosy już wcześniejsze. Tak. No i niestety zwycięstwo Donalda Trumpa to będzie katastrofa dla świata, w tym oczywiście dla Polski, Ukrainy i naszego bezpieczeństwa. Dlatego ja cieszę się, że zrozumiała to Europa i Europa
już wie, że musimy, mówiąc kolokwialnie, sami się ogarnąć na każdym poziomie. Bezpieczeństwa, niezależności energetycznej, też innowacyjności, to o tym mówił między innymi ten ostatni raport pana Draghiego, że Europa nie może ugrzęznąć w samoregulacjach, one są ważne z wielu powodów, w wielu dziedzinach, ale musimy być bardziej innowacyjni po prostu, bo nasz świat zacznie wyprzedzać. Chiny, być może kraje rozwijające się południa, typu Indie czy Brazylia, no i Stany Zjednoczone. No, z dużym niepokojem, tak powiem, czekam na wyniki wyborów amerykańskich, bo prezydentura Donalda Trumpa to może być świat, jakiego sobie naprawdę nie wyobrażaliśmy. Nie wyobrażaliśmy sobie jeszcze niedawno takiej agresji, jakiej Rosja dokonała na Ukrainę, czyli wielkoskalowej wojny. Nikt w to nie wierzył. No ja nawet napisałem taki artykuł o tym 3 dni przed tą agresją, a moi przyjaciele z niezależnej, zlikwidowanej już dzisiaj Nowej Gazety z Moskwy też mnie przekonywali, że żadnej wojny nie będzie, że to blef tylko. Oczywiście amerykańskie służby są już bardziej doświadczone i wyczulone na to, co dzieje się ze strony też rosyjskiej, dezinformacji rosyjskiej działa po tym, co wydarzyło się w 2016 roku. Myślę, że przynajmniej ten wpływ rosyjski nie będzie tak duży jak wtedy, kiedy go bagatelizowano. Bagatelizowała go trochę administracja Baracka Obamy, bo nikt się nie spodziewał, że Rosjanie mogą być tak bezczelni i tak skuteczni przede wszystkim. A jeszcze Trump był z tego bardzo zadowolony. Pamiętajmy, tam była taka słynna historia, kiedy wykradziono korespondencję mailową Hillary Clinton i opublikowano ją po prostu na przychylnych Trumpowi Rosji stronach. Panie redaktorze, ja już tutaj widzę, dostaję sygnał, tak, że dziękujemy naszemu gościowi i prowadzącemu.